wyłączyć wszystko, co dźwięki wydają? Wyłącz silnik. Dzień dobry. Wyruszyliśmy do Czarnobyla i ze mną Braucie. O, bardzo proszę, jest pan Machnik. Ja wcale nic nie liczę. No, wyjechaliśmy, tutaj mamy masę ciuchów i bardzo fajnych rzeczy, jak widać z tyłu dla naszych przemiłych staruszków. Krystian, powiedz coś. I tak nikt tego nie ogląda. Pytanie. Witam, jak to jest z tymi pocztówkami za wspieranie waszej akcji? Czytam właśnie głupie pytania. Pytanie jest tak ogólne, że aż nie wiem, co na nie odpowiedzieć. Wyglądają jak pocztówki i je wysyłam. Co więcej, skostarcie listonosz. Siema, filmowe świry, nie widać się, bo ciemno, ale... Marcin... Skończ z tymi filmowymi świrami, to jest tak... Właśnie wymieniliśmy pieniążki na gruby hajs. I mówisz też, że będziesz vloga robił takiego zwiazdu? No taki, wiesz, skrót tego, co zrobię z całości. I też go nikt nie obejrzy. Siła filmowe świre. Jesteśmy w Czarnobylu, trochę promieniuje, więc się zabezpieczam. Dlaczego kłamiesz? Tak gazetę, czego szmatu. No, przyjechaliśmy tutaj pomóc samosiołom. No, jedziemy do hotelu, a tam się rozpakujemy i zobaczycie, jakie fajne rzeczy przygotowaliśmy dla tych wszystkich samosiołów. Wjeżdżamy, chłopaki, wjeżdżamy, będziemy docelać w Iwankowie i co tam się będzie działo, panie Krystianie, żeby się działo, panie Krystianie. Przede wszystkim pokaż tam, za mostem zaraz będzie. Panie Krystianie, co to było? Co to było? To jest pomnik upamiętniający akcję wywózki mieszkańców Prypeci. Tędy przejechał cały konwój autobusu, który miał ponoć nawet 30 km długości. I tam było, co ciekawe, od cholery tablic, gdzie widać, jakby były wypisane nazwiska, ale to nawet nie były nazwiska osób, które brały w tym udział, tylko nazwy oddziałów. Czyli gdyby tam były nazwiska, to pomnik musiałby być pewnie z 20 razy taki. Wyjechaliśmy o 14, jest godzina 7 rano i tu jest hotel. To czerwone. To czerwone tutaj, o. Tutaj mieszka. To nie to czerwone. To nie? Jakieś produkty. Aha. Tu parkujemy, tak? Nasz hotel to ten barak. Tutaj wiecie. Chciałbyś, żeby to był hotel. To są chrywdy. To są chrywdy. Tutaj masz 50 chrywed, a tu masz 100. I co? Polaczki, biedaczki! Ja mam te, więcej. Helikoptery! Krystian coś tam powiedział w filmiku dla napromieniowanych. No, źle mu poszło, powiem, no bo tak nie oszukując się. Krystian nie umie mówić przed kamerą, od razu no się wiesz. Mamy pokój centralnie nad kuchnią, więc jak spaliśmy, to było słychać, jak biją kotlety. Pokazywałeś, jaki wodospad powstaje, lodowy. Zorganizowaliśmy wcześniej w internetach zbiórkę pieniędzy na to wszystko, na zorganizowanie całego tego wyjazdu, na kupienie samosiołom jakichś rzeczy, które oczywiście kupiliśmy w Polsce. Są to różnego rodzaju spodnie, bluzy, jakieś czapki, szaliki, koce. Ja nawet nie wiem, o czym mogę wam powiedzieć, bo on wszystko powiedział i to nie ma sensu, więc powiem jeszcze raz. Jesteśmy w hotelu w Iwankowie, tak? I tutaj, tutaj się rozpakowaliśmy, spaliśmy, mieliśmy spać do 12, trochę nam zeszło inaczej. I teraz będziemy jechać w drogę, jutro idziemy do samosiołów, mamy tam dla nich koce i takie tam ubranka, ręczniki, żarówki, baterie, no wszystko, co im może się tam przydać i będziemy ich przytulać. Krystian się bardzo boi i chciał mnie samych zostawić przy aucie, nie? Ja się boję, nie. Ja w takim... W miejscu nigdy nie byłem. Chciałem coś ciekawego pokazać, ale promieniowanie już spadło, więc... Chłopaki uciekają. No, jesteśmy w miejscu, gdzie nie może... Tam biegnie Krystian, tu biegnie Marcin. No i mają 3 minutki, żeby ogarnąć sobie tutaj, porobić jakieś kilka fotek. Parakord. Ostatni samotnik, bardzo proszę. W Czarnobylu była etykietka ostatniego samotnika. Poza ostatnim samotnikiem przywiozłem jeszcze również znaczek stalkerski. Dlaczego by nie? Więc prosto z Czarnobyla tutaj został napromieniowany. No i jeszcze otrzymałem od Mordena, postapokaliptycznie przez świat, też otrzymałem taką bardzo fajną naszyweczkę.
O, bardzo proszę. Także naszyweczka jest przed Mordenem w Czarnobylu, a mam nadzieję, że go to ucieszy. O, co do paracorda i naszywki Stalkera, pomyślałem, że może dołączę ją do jakiejś specjalnej edycji filmu Ostatni Samotnik, jak już wyjdzie, że może być to fajna akcja, no bo prosto z Czarnobyla, tak? A za mną jest, jak się dowiedziałem właśnie od Marcina, za mną jest kino! Także zajebiście. Auto jedzie! Krystian! Ukochani, ukochani moi, kochani, po prostu subskrybujcie. Firmowe firmy. No, jak będzie 7 lajków. 7 lajków. To pojadę do Czarnobyla. Pojadę tu. His name is John Cena. Du, 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 du. His name is... Gość, tu zatrzymamy przed tym znaku. Dokładnie to słowo, jak pojedzie. Wyprodukuje zdjęcie. Ruszymy dalej. Dobra. Generalnie nie wziąłeś aparatu? Taka, łatwiej robić zdjęcia z telefonem. Jedziemy bez niego? Już jedziemy, niedługo spotkamy przewodnika. Jesteśmy na granicy, nie mogę wam chyba tego pokazać za bardzo, bo nas tutaj przymkną i będziemy siedzieć. Dojadą. Dojadą nas. Stoimy tutaj, czekamy na naszego ukochanego przewodnika, Marka. No i powiedz mi, gdzie my teraz jesteśmy? Pod hotelem Dziesiątka. Będziemy w mieście Czarnobyl. Tak. Nie, nie wiem. Nie wiem? Nie wiemy, gdzie śpimy? Bo zapomniałem. To jest nasz kierownik produkcji, nie? Tak to wygląda, moi kochani. Pokaż ten samochód obok. Musimy tutaj rzeczy chyba posortować, co? Tu mamy radio dla Fiodora i żarówki LEDowe, żeby mniej prądu, żeby mniejsze rachunki mieli. Tu są też polary, spodnie. Dobra, zobaczymy, czego samosiły w ogóle potrzebują i wtedy będziemy im wybierać rzeczy. A tu są, jakbyśmy musieli im coś naprawić. Jesteśmy właśnie obok sklepu, gdzie... Tak, w Czarnobylu są sklepy, gdzie zakupimy żywność dla samosiołów. Jedziemy najpierw do pana Fiodora, któremu w listopadzie ubiegłego roku spłonął dom. Potem będzie pani Olga. Może pamiętacie, w czerwcu ubiegłego roku wzywaliśmy do niej karetkę pogotowia. I jutro do kolejnych samosiołów. Mówi, że to się nada na stronie? Nada. Da. Co prawda, ty powiedziałeś bardzo f***u, ale przekaz jest ważny. Wszystko, cały sklep. Jednego... można, po 4 chleby. Kiełbasy weźmiemy, te konserwy. I dawajcie panu te pojedynki. Wyjechaliśmy właśnie ze sklepu, który cały obkupiliśmy, więc podejrzewam, że jutro będzie musiała być potrzebna nowa dostawa. Najemy się. Mamy wszystko. Świnina, ciasteczka, nawet chałwa. Rezerwuję świni. Ty jesteś świnina taka. Może być teraz trochę inny widok, bo niestety widzieliśmy operatora z XB Cinema i totalnie nie ogarnia tematu. Jedziemy właśnie do samosioła Fiodora. Mamy dla niego jedzenie, rzeczy, wszystko. Dobry dzień. Wyjeżdżam z Ostrzewu, także ja dwa jedzę w kukuricach. A radio dziewice pan prywatuje. O, kresko. Kołbasy trochę prywatuje. O, dawaj chleb, że ja... A pan jest głodny, wiesz, prosi chleba teraz. No to kiedy jadł ostatnio? Wczoraj ja nie wyszedł. A, wczoraj nic nie jadł, już dużo czasu chyba tam, przybliżno może 2 dni nic nie jadł, bo patrzcie wyglądny. Dobra, to może zrobimy tak, że mu wyczyścimy tutaj to na przykład, damy mu tam nowe mydła i potem się tym zajmiemy, jak on trochę zje. Działa. Wow. Dobra.
oko Moskwy. Rosyjski dzięcioł. Tut może być? Nie mam przyczepności. To mi się ty, to wideokamera, to co więc nie ma tu pokazać, widzicie. To wy, czas, stoicie. To tutaj idę, do na was. On nie interesuje. No. Тут хлопці, вони колись до вас вже приїжджали, вже четвертий раз, тут четвертий або? Четвертий. Четвертий раз вже тут у вас, в селі. І вони хотіли, вони зробили фотографії біля вашого та ви. Ага, да. Як я побав, що закаже, аж тіпає серце, так? Ага. З Польщі. Да приїхали, да наїхали поляки в Лув'янку в гості. А може вам треба? Ні, нам не треба. Porozstawiajcie, będzie was romantyczny wieczór. Tutaj bardzo fajna fotografia. Po ciężkim dniu uznaliśmy, że czas zjeść coś dobrego. Po prostu powiedziałem, da i przyniosą chyba. Ale pokaż to Marcin, nie. Jest ostrość? Jest ostrość. Ty masz tam światło w ogóle? No coś widać. Ustaliliśmy dobrego. Krystian też taki stał. O, a co to? To jakiś bonus? No, parówka. W ogóle patrzcie, to jest ten. Tutaj Tupolew się rozbija, to są betonowe brzozy. Nie, tutaj tylko hodują, a stelnie sadzą tam, gdzie polski prezydent ma lądować. Idziemy kupić fajną koszulkę, zobaczyć jaki fajny automat. Myślicie, że to chipsy? A ty tą chciałeś kupić. Tak, automat jak do cukierków. Automat, patrzcie, to jest koszulka. Bo za długo. Ok, 6-8 i co? Ale zapłonne. Właśnie pieniądze zostały zmielone. No to jest niszczarka. 68 wpisz jeszcze raz. O chuj, co się dzieje? Antubix. 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 Antubix